Audycja zrealizowana w ramach kampanii Zrób prezent sobie i środowisku, organizowanej przez UNEP GRID Warszawa, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. www.ekologicznydom.org. Twój interes. Doktor Arkadiusz Węglarz z Politechniki Warszawskiej, ekspert kampanii EkoPrezent, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych to temat naszych spotkań, a dzisiaj porozmawiamy o zmianach w instalacji ogrzewania. Jaki mamy problem z przestarzałymi instalacjami? Przede wszystkim jeśli chodzi o instalacje, które są wyposażone w rury stalowe, korozja blokuje nam dopływ czynnika grzewczego, więc mamy problem z regulacją. Poza tym najczęściej mamy stare żeliwne grzejniki. Trzeba by było je wyczyścić albo wymienić na nowe płytowe i zazwyczaj w takich grzejnikach nie mamy możliwości regulacji. A najważniejsza jest regulacja temperatury w pomieszczeniu, żeby dostosować ją do aktualnych warunków. Rury oczywiście można wymienić. W tej chwili tych technologii, jeśli chodzi o rury do centralnego ogrzewania, jest mnóstwo. Kaloryfery możemy wymienić. Jak już wymieniamy rury, to kaloryfery. Oczywiście są inne technologie polegające właśnie na płukaniu chemicznym, na regulacji hydraulicznej, wprowadzeniu tych zaworów, no ale mogą one mieć różne efekty. Jeśli już nasza instalacja ma kilkadziesiąt lat, to warto się pokusić w ogóle o zbudowanie jej od nowa w oparciu o nowoczesne technologie. Poza tym współczesne na przykład kotły kondensacyjne są tak zwane niskotemperaturowe. Trzeba byłoby dopasować do wartości tych temperatur powierzchnie grzewcze nowych grzejników. Już po zrobieniu kompleksowej termomodernizacji polegającym na ociepleniu, przed modernizacją jeszcze kotłowni, powinniśmy zmodernizować instalację właśnie tą wewnętrzną. Audycja zrealizowana w ramach kampanii Zrób prezent sobie i środowisku, organizowanej przez UNEP GRID Warszawa, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. www.ekologicznydom.org